Dzień dobry, serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. Dzisiaj jest 14 luty, czyli Świętego Walentego i Dzień Zakochanych. Wszyscy sobie dają prezenty, serduszka, czekoladki, upominki. No i oczywiście zapraszają się na wszelkiego rodzaju imprezy, do restauracji, na dobry obiadek, na dobrą kolację. No ale co mają zrobić panowie, którzy no, nie mają jakiejś swojej drugiej połowy, nie mają dziewczyny, nie mają koleżanki, nie mają co, gdzie pójść, no jest jedno takie rozwiązanie. Oczywiście jest to temat dla dorosłych. Dzieci mogą już iść spać, dobranoc, bo ten filmik puszczę troszeczkę wieczorem. A kto nie lubi takich tematów, to oczywiście dziękuję za komentarz. No a resztę osób zapraszam do wysłuchania tego, co mam do powiedzenia. Jesteśmy w Kaczorowie, na ulicy Jeleniogórskiej, no i za mną znajduje się właśnie dla takich panów samotnych pewien przybytek. Przybytek, czyli dom uciech, inaczej mówiąc to się nazywa na B, nie będę brzydko mówił, bo to brzydkie słowo, lub oczywiście agencja towarzyska. No i oczywiście, no nie powiem, czy ktoś był, czy nie był, ale wiele osób może nie wie, jak to wygląda w środku, nie wie, co tam się dzieje. Może myślą niektóre osoby, że tam się gra w bierki na przykład, albo w arcaby, albo w szachy. No oczywiście powiem, że w takim domu, w takim przybytku, no to dopiero się robi cuda, panowie i panie. No i tutaj właśnie za mną, za moimi plecami, tutaj właśnie jest Riviera. Jest to agencja towarzyska. Jeżeli ktoś nie ma towarzystwa i smutno spędza wieczór, no to albo tutaj przyjeżdża, tak jak ja teraz, albo dzwoni na telefon, dzwonił na telefon, przepraszam, no i zamawiał sobie tutaj właśnie towarzystwo. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chciałem Was dzisiaj zaprosić do agencji towarzyskiej. No dobrze to brzmi, prawda? No więc wyłączę teraz kamerę i zabieramy się do agencji towarzyskiej. Zobaczymy, jak to w środku jest i co tam się wywija. Zobaczymy. Znajdujemy się przy bardzo ruchliwej drodze, gdzie tysiące ludzi przejeżdża samochodami. No i co? No i właśnie jest tutaj właśnie ten obiekt. Przepraszam, że jest tak głośno. Palmy oczywiście stoją. Palmy zapraszały gości tutaj do tego obiektu. No i niestety muszę panów zasmucić. Jest to obiekt już obecnie nieczynny. Czyli tutaj w tej rivierze panowie bardzo często przebywali. Mamy teraz ten obiekt chroniony. Jest tutaj kamera, na pewno może zaraz ktoś wyskoczy i będzie mnie tutaj zaraz szolił. Tak jak mówiłem, jesteśmy przy bardzo ruchliwej drodze. No i tutaj właśnie drink bar, taniec, go-go, jacuzzi i striptisik, proszę Państwa, było na co dzień. No obiekt jest opuszczony niestety już od kilku lat w związku z pewnymi historiami, co tutaj się w ogóle wyprawiało. No ale warto pokazać to miejsce, że coś takiego tutaj było. No i oczywiście bardzo dużo osób tutaj przyjeżdżało i wszędzie, jak się mówiło, gdzie się jedzie, że przez Karpacz, to przez Kaczorów, przepraszam, to każdy wiedział, że tu jest właśnie ta agencja towarzyska. Jak widać, obiekt szczelnie był zakryty wysokim dosyć płotem drewnianym, tak żeby nie było widać, co tam się dzieje. Goście oczywiście przyjeżdżali tam do środka, parkowali samochód. No i oczywiście życie toczyło się tutaj bardzo bujne. Oczywiście mieszkańcy tych okolic zawsze no, mówili głośno o różnego rodzaju ekscesach, które tutaj się właśnie wyprawiały. No teraz obiekt stoi pusty, no i tutaj przynajmniej teraz jest spokój i cisza i nic się nie dzieje. I jeszcze Wam powiem taką ciekawą historię. Jak widzicie, to jest ta ruchliwa ulica. 50 na godzinę. No wszyscy tutaj śmigają co najmniej 70-80. I ja również nie byłem święty i złapałem mandacik tutaj 100 zł. No i była taka też historia, że tutaj zjeżdżałem, właśnie policja stała. Tu mnie zatrzymali, zjechałem sobie tutaj, jak teraz mój samochód stoi. No i mandacik. Panowie wypisują mi tutaj bilecik, a w tym czasie z tych drzwi tutaj o
z tej bramy wychodzi kelner i ma taką serweteczkę na ręku i dwa kieliszki z wódką oraz zakąską. No i podchodzi do tych policjantów i pyta się: panowie, czy napijecie się na koszt firmy? Oczywiście panowie odmówili. Taka tutaj była sytuacja. Kończąc dzisiejsze pitu-pitu, jeszcze chwilka rzutu okiem na ulicę Jeleniogórską, bardzo ruchliwą, która łączy Jelenią Górę z Wrocławiem. Tędy się jedzie właśnie na Karpacz, Szklarską Porębę. I wszystkim dzisiaj życzę pięknego dnia, pięknego wieczoru. Trzymajcie się, no a ja już uciekam dalej. Do następnego pitu-pitu.